Cześć! To jest trzeci odcinek z naszego cyklu Dojrzała Duchowość. W tej drugiej serii, którą nagrywam po dwóch latach, czyli dwa lata temu, nagrałem pierwszą serię odcinków. Odsyłam Was do tego i tam opowiadam o różnych krokach, które pomagają nam uczynić naszą duchowość bardziej dojrzałą. A teraz wróciłem do tego i w tej drugiej serii mam nadzieję, że kolejna porcja kroków. Pomocnych do tego, żeby naszą przyjaźń z Panem Jezusem, to co nazywamy naszym duchowym życiem, naszą duchowością, naszą pobożnością, czynić jak najbardziej dojrzałym. I dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o bardzo osobistej lekcji, którą odebrałem i temu towarzyszył po prostu taki błysk, taki moment nagle zastanowienia. I w moim życiu ten jeden błysk przewartościował bardzo wiele na temat tego, w jaki sposób myślę o tym, co wiem. Czyli. Jeżeli jesteś odrobinę podobna, podobny do mnie i myślisz, że to, co wiesz, ma jakieś większe znaczenie, to może ten odcinek będzie dla Ciebie pomocny. Dla mnie to odkrycie było bardzo pomocne i wierzę w to, że pomaga mi żyć też bardziej dojrzałym, a przez to też bardziej szczęśliwym i spełnionym życiem przed Panem Bogiem. Po czołówce wyjaśniam, o co chodzi. Myślę, że jako chrześcijanie mamy wszyscy takie głębokie przekonanie i zrozumienie tego, że nasze poznanie Pana Boga nie jest pełne, że dopiero w niebie poznamy Boga w pełni. I tutaj Myślę, że nikt nie jest na tyle pyszny, żeby uważać, wiem o Bogu wszystko i nie mam żadnych pytań. Raczej mamy bardzo dużo pytań i wiemy, że jest dużo rzeczy, których się o Panu Bogu chcemy jeszcze dowiedzieć i dopiero wieczność wiele tajemnic nam odsłoni. Ale z drugiej strony też mamy świadomość, i tu myślę, że wszyscy jesteśmy na tyle pokorni. Mamy świadomość, że wśród tych wszystkich naszych przekonań na temat Pana Boga, nie wszystkie są prawidłowe, czyli też wieczność dokona pewnej korekty naszego myślenia, naszego poznania. Zresztą jest o tym, wiecie, jest wiele fragmentów. Pierwszy rozdział, trzynasty rozdział pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, 12-13. werset mówi, że teraz widzimy, jak zwierciadne. A dopiero w wieczności zobaczymy tak, jak naprawdę należy to zobaczyć czyli twarzą w twarz. Ja bym chciał przeczytać fragment z listu apostoła Jana z trzeciego rozdziału, drugi werset, kiedy Jan mówi: Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a czym będziemy, to się jeszcze okaże. Więc nawet ta nasza tożsamość Bożego Dziecka w, wie w wieczności może być przedefiniowana. Rozwinięta. Dopiero się okaże, czym będziemy. I to, czym jesteśmy, to jeszcze nie wyczerpuje tego, czym się staniemy, nawet jeśli to, czym jesteśmy, jest tak wzniosłe i piękne jak bycie Bożym dzieckiem. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Boga takim, jakim jest, więc to znaczy, że teraz widzimy Go nie takim, jakim jest, dopiero go zobaczymy takim, jakim jest naprawdę. A teraz widzimy go przez ograniczone, skończone okulary naszych kategorii rozumowych, naszych wyobrażeń, naszego wychowania, tego jak biblijni autorzy tę prawdę o Bogu potrafili ją opisać, czyli też przez umiejętność ich przekazania tego ogromu objawienia, które przyszło na ziemię w Jezusie Chrystusie. Więc wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że Nasze poznanie Pana Boga jest cząstkowe, nie jest pełne i w wieczności ono się rozwinie, czyli pojawią się odpowiedzi na pytania, których wciąż nie znamy, albo dopiero pojawią się pytania, których istnienia nawet sobie nie uświadamiamy wraz z odpowiedziami na te pytania. Oraz też myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że Pan Bóg dokona też pewnej korekty, no bo jako chrześcijanie różnimy się między sobą, prawda? Czyli są baptyści, są zielonoświątkowcy, różnią się w jakichś poglądach, są metodyści, są anglikanie, nie ze wszystkim są zgodni, są katolicy, są luteranie, nie we wszystkich sprawach się dogadują, są prawosławni, są prezbiterianie i tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać te kategorie. Nie mogą wszyscy mieć racji naraz. Nie, na pewno nie jest tak, że tylko jedna grupa ma 100% racji, a wszyscy reszta się myli, więc tutaj też chyba zakładamy to, że wieczność przyniesie pewną korektę i takie było moje myślenie. Takie było moje myślenie i teraz nigdy się nad tym nie zastanawiałem, żeby ująć to procentowo, ale żeby powiedzieć wam, podzielić się z wami pewnym odkryciem, to muszę to zrobić, czyli przyjmijmy mniej więcej, że... Nie nazywałem tak tego w tych procentach, ale może te procenty oddają pewien stan mojej świadomości, że różnimy się i nikt z nas nie ma 100% pełnego poznania. Być może jest tak, że niektórzy z nas mają 90% poznania, niektórzy 70%, niektórzy 85% i ci, którzy mają więcej, ci żyją bardziej posłusznym, podporządkowanym. Panu Bogu, Pismu Świętemu, życiem. I lepiej wzrastać w poznaniu, bo wtedy człowiek lepiej zna Pana Boga, a przez to żyje życiem bardziej błogosławionym, bardziej szczęśliwym, w większym posłuszeństwie. No bo poznanie Pana Boga bez wątpienia jest wielkim błogosławieństwem i wielką radością, więc więcej. Lepiej mieć więcej tej radości niż mniej. I tak sobie myślałem, no to też jest o co się, znowu nie, nie nazywałem tego, ale. ale Chcąc Wam przedstawić ten sposób mojego myślenia, to sobie pomyślałem, że rzeczywiście, jeżeli różnica w tych naszych takich dialogach, rozkminach, różnicach między chrześcijanami, przekonywaniu się czasami do pewnych biblijnych prawd, jeżeli różnica jest taka rzędu 60%, a 90%, to jest o co zabiegać. Nie chcę powiedzieć, jest o co, co walczyć, ale jest o co zabiegać, warto się starać. Warto się starać, żeby być chrześcijaninem posłusznym Panu Bogu w 90%, a nie w 60%, bo to jest jednak duża zmiana jakościowa. No i wiadomo, że warto być Bogu posłusznym w 100%, ale teraz mam na myśli to takie poznanie, że, że warto się spierać może o, o jakieś dogmaty, o jakieś przekonania, o jakieś prawdy. No, bo to czyni rzeczywiście w wyraźny sposób nasze podążanie za Panem Bogiem, wprowadza jakąś taką wyraźną jakościową różnicę, bo między 30 a 90%, czy między 60% a 90% jest wyraźna różnica jakościowa. I byłem, wiecie, w środowisku bardzo międzywyznaniowym, na takich ekumenicznych reko rekolekcjach. Byliśmy z różnych środowisk, i też tak byłem, wiecie, z jednej strony mocno dotknięty głębią tego przeżycia Pana Boga, głębią tego czego razem doświadczaliśmy, tego jak Duch Święty działał, jak Duch Święty się poruszał, jak boże działanie, wiecie, dotykało nas i z pełną świadomością, że jesteśmy z różnych środowisk, że są wśród nas menonici, zresztą wybitna menonicka teolożka była w tej grupie, są katolicy, są ewangelikalni chrześcijanie, są protestanci, jest ktoś prawosławny, więc a z drugiej strony Właśnie przy tym głębokim szacunku dla tego, co Pan Bóg robi, jak Pan Bóg się manifestuje, jak Duch Święty działa, też w potężnych darach i takich charyzmatycznych manifestacjach, zastanawiałem się w tym samym czasie, jak to jest możliwe, że Panu Bogu te różnice między nami, które dotyczą jednak kwestii fundamentalnych i nierzadko bardzo ważnych, że tak Panu Bogu one nie przeszkadzają tak swobodnie między nami się poruszać i działać. I w pewnym momencie pojawiła się taka myśl, a jeśli to nasze poznanie, to nie jest taka gra, wiecie, o to, czy jest 60 czy 90% zrozumienia tego, co Pan Bóg o sobie mówi w Piśmie Świętym. Ale jeśli ten werset, który przed chwilą poczytałem, że nawet to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, teraz, ale w niebie dopiero się objawi, kim tak naprawdę jesteśmy, że nawet to dzieciństwo Boże jeszcze nie wyczerpuje naszej tożsamości, ale dopiero ma się, kim można być więcej niż Bożym dzieckiem, a dopiero w niebie się objawi w pełni nasza tożsamość, to może to nie są takie różnice, czy to jest 60 czy 90%, ale wobec ogromu i nieskończoności Bożej chwały, Bożej mocy i naszej niemożności tego ogarnięcia. To może te liczby, które ilustrują naszą wędrówkę i próby zrozumienia tego, kim jest Pan Bóg i jaki jest Pan Bóg, to nie jest 60 i 90%, ale to jest 0,0027 promila i 0,0023 promila. Nie? I nagle mamy te 4000 promila, nie procenta, promila, którymi się różnimy i czy warto. O takie liczby się sprzeczać, nie? czy warto o to się szarpać, bo wobec ogromu i doniosłości tej chwały, jaka objawi się w niebie, wobec ogromu i doniosłości wspaniałości poznania Boga, to wszystko, co o nim mówimy tu i teraz, to może są dopiero jakieś promile tego, co zrozumiemy, a nie procenty. Tego, co przyniesie wieczność. I wtedy się okaże, że wieczność nie przyniesie drobnych korekt do naszych teologicznych orzeczeń, do których jesteśmy tak bardzo przywiązani, ale wieczność po prostu wchłonie je tak, że z tego wszystkiego, co tu i teraz mówimy, nie zostanie absolutnie nic. Wiecie, to, co mówię, to bardzo mi przypomina jak sobie, wiecie, to, to był taki błysk. Nie? Ja mówię, może to, może to wszystko, co mówimy o Bogu, to są. Ułamki promila to są promile tego, co zobaczymy w wieczności. A wtedy to zupełnie inaczej sprawia, że postrzegamy to, w czym się nie zgadzamy, w czym się różnimy. Ta, ta, ta nasza dyskusja, czy dary Ducha Świętego są, czy skończyły się z odejściem apostołów, czy kobiety mogą nauczać, czy nie mogą nauczać, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, tyle jest tych kwestii, o które potrafimy się sprzeczać, ale to jest może. No, właśnie, nie sprzeczanie się o te 30%, między 60 a 90%, ale to może są takie ułamki promila wobec doskonałości Boga, z którym się spotkamy, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia dla Pana Boga z perspektywy wieczności. To są niedostrzegalne drobiazgi. I to właśnie wracam do tej myśli, i wtedy przypomniała mi się myśl Tomasza Sakwinu. Który też przeżywając objawienie, mając wizję i Bożej chwały i Bożej mocy doszedł do stwierdzenia, że wobec tego wszystkiego, co widziałem, wszystkie moje pisma, a mówi to jeden z najbardziej płodnych pisarzy teologów średniowiecza, którego suma teologiczna, suma filozoficzna to są wiecie długie, długie półki w bibliotekach. On mówi wobec tego wszystkiego, co zostało mi objawione, co widziałem. Wszystkie moje pisma są jak słoma. I już nic nie chciał pisać, on już w ogóle nie chciał podejmować refleksji teologicznej po tym objawieniu. Dlatego mówi, to wszystko, cokolwiek powiem wobec wspaniałości tego, jak wielki jest Bóg, to tylko słoma. I w średniowieczu rzeczywiście słoma to było powiedzenie, sposób powiedzenia to jest nic nie warte to jest, wiecie, nawet ognia z tego nie będzie dobrego po prostu. Wszystko, co, co, co myślimy i mówimy, to jest jakiś malutki ułamek. I teraz możesz sobie pomyśleć, że, że no okej, okay, no to wtedy to, to, to już jest tak bardzo blisko, nie wiem, agnostycyzmu, czyli takiego poglądu, że owszem, nie wykluczamy istnienia Pana Boga, ale o tym Panu Bogu nie da się nic powiedzieć. Nie, chcę powiedzieć, że ten malutki ułamek, który nasz mózg, nawet tak wybitny jak mózg Tomasza z albo jakichś innych wybitnych teologów, ale ten malutki ułamek, który najwybitniejszy ludzki umysł jest w stanie pojąć, to jest ciągle promil tego, co każdy z nas zrozumie i przyjmie, widząc Boga w wieczności, to wcale nie oznacza, że ten promil jest nic niewarty, bo te malutkie promile to jest 100% tego, czym jesteśmy w stanie napełnić nasze mózgi. Więc to jest niezwykle ważne, żeby, żeby napełnić je prawdą. Prawdą, którą możemy wyczytać w Biblii, prawdą, którą znajdujemy, więc nie chcę powiedzieć, że nasze poznanie Pana Boga jest nieistotne, bo wobec tego, co zobaczymy w wieczności, to są jakieś małe promile, bo to jest niezwykle istotne. To są małe promile, czyli to dzisiejsze moje poznanie to nie jest 70% tego, co będę ogarnął w wieczności. To by oznaczało, że Pan Bóg wcale nie ma nam dużo więcej do zaproponowania niż zrozumiemy tutaj, a jednak te dwa teksty Pisma Świętego, które przytoczyłem, pokazują wyraźnie, że naprawdę wszystko, co jest tutaj, jest bardzo słabe, liche i, na, i nieudolnie wyrażone, bo dopiero w doskonały sposób będziemy potrafili zrozumieć to, w co wierzymy i pojąć Boga, z którym się spotkamy dopiero w wieczności, Natomiast te promile one są o tyle ważne, niesłychanie ważne, że to jest 100% wszystkiego, co wiemy o Panu Bogu, co może wypełnić nasze mózgi, więc to jest niezwykle ważne. Natomiast nie jest to na tyle wielkie, te różnice między nami nie są na tyle wielkie, bo to są, wiecie, wobec pełni zrozumienia tego, kim jest Bóg, te różnice 0,002. 24 promila czy 0027 promila to nie są na tyle duże różnice, żeby warto nie było się sprzeczać, przeciągać albo z ich powodu zabić między nami braterstwo. Żeby ciągle wiedzieć, że ile bym o Panu Bogu nie wiedział, to wobec tego, co odsłoni przede mną wieczność to jest nic. I ile bym mądrych rzeczy o Panu Bogu nie przeczytał lub nie powiedział innym, to wobec wspaniałości wielkości spotkania z Bogiem które na mnie czeka to wszystko jest jak słoma to jest nic nie warte więc nie ma się co do tego aż tak bardzo przywiązywać to gdzieś tak sprawiło że moje myślenie o tym co wiem bardzo się zmieniło i absolutnie nie oznacza to że ono się zrelatywizowało absolutnie to nie oznacza że ono osłabło w jakiejś mierze ale przyniosło dużo takiego pokoju i ukojenia do mojego serducha, że nie warte jest szarpania się. Że ja chcę. I to jest bezcenne. To jest wiecie, to jest całe życie, jakie mam. No po prostu mam to, co zrozumiałem, to, to nie to, że to, co mam w głowie, jest nic nie warte, tylko to, że moja głowa jest nieskończenie mała wobec wielkości Boga. I w wieczności nie czekają na mnie drobne korekty, ale fala, rewolucja zrozumienia tego, kim jest Bóg, która zupełnie zmiecie wszystko to, co sobie na jego temat do tej pory tu na Ziemi wyobrażałem. A jeżeli obok mnie jest drugi chrześcijanin, który na temat tego samego Boga mówi innymi kategoriami, innymi myślami, to ta sama fala Bożego zrozumienia i poznania, tak samo zmiecie Jego kategorię, Jego wyobrażenia i obaj dopiero poznamy, że no właśnie, że chociaż tu na ziemi myślimy, że jesteśmy Bożymi dziećmi, to tam w niebie dopiero się okaże, kim naprawdę jesteśmy i nawet takie podstawowe dla chrześcijaństwa stwierdzenie jak to, że jesteśmy Bożymi dziećmi, ono zostanie rozwinięte, poszerzone, przedefiniowane, a dopiero w niebie będziemy umieli to nazwać, więc Jan też kapituluje i mówi: to dopiero w niebie się okaże, kim będziemy, bo teraz nikt nie jest w stanie ani tego nazwać, ani opisać, ani wyrazić za pomocą kategorii i zrozumieć za pomocą tych małych mózgów, za tych pomocą tych małych główek, które tu ty, na ziemi mamy. Więc to jest taka kolejna zachęta do dojrzałej duchowości, która polega na tym, żeby wobec wszystkiego, co wiem, mieć należytą pokorę. Jeżeli macie wątpliwości, czy rzeczywiście ta skala? promili. Ona nie jest przesadzona, że to może no może okej, okay, nie 80, ale 18%. To chcę powiedzieć, Bóg jest nieskończony. I jakkolwiek wielki byłby skończony mózg człowieka, to on jest nieskończenie mały w porównaniu z wielkością Boga. A to oznacza, że nawet to 0,0024 promila jest grubo przesadzone, bo Bóg naprawdę jest nieskończony. A nieskończoność oznacza to, że nawet największa rzecz jest nieskończenie mała wobec ogromu tego, co jest nieskończone. Więc głowa od tego boli, ale przychodzi gigantyczny pokój i, i takie zaufanie, Boże, Ty jesteś Bogiem. I wszystko, co powiem, i wszystko, co pomyślę, to wobec ogromu. Twojej chwały i wspaniałości, którą poznam w wieczności, to naprawdę tylko słoma, więc nie ma co za bardzo się przywiązywać. Dzięki za Waszą obecność na tym kanale, dzięki za Wasze subskrypcje, dzięki za Wasze wszystkie miłe słowa w komentarzach, bo to zachęca mnie do robienia kolejnych odcinków i życzę Wam po prostu więcej takiej pokory, więcej luzu i więcej zaufania, że Pan Bóg jest Bogiem i my nie musimy się spinać za nadto, w żadnym aspekcie. Również w tym, co na temat... Pana Boga udaje nam się pomyśleć czy zrozumieć. To jest niezwykle cenne, bo to jest wszystko, co jesteśmy w stanie pomyśleć, więc to jest nasze 100%, ale wobec Jego chwały, i jego majestatu to naprawdę jest nieskończenie małe, więc na pewno nie jest żadna z naszych głównych praw wiary warta tego, żeby. Zabiła braterstwo z innymi chrześcijanami, którzy może o, te innych, o tych innych sprawach mówią innym językiem, inaczej je wyrażają, inaczej odczytują, inaczej je rozumieją. Nie jest to tego warte. Dobrego dnia i wypatrujcie kolejnych odcinków. A najlepiej zasubskrybujcie ten kanał, żeby ich nie przegapić. Dzięki za wszystkie suby, bo w ten sposób też z tą treścią, którą wrzucam tutaj, możemy zwiększać zasięg i wypełnić ten internet. Odrobiną Ewangelii, a za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć.